Stwórzmy nowy czynnik. Przygotujmy sobie dwa zbiory danych. Tą funkcję już poznaliśmy. Przypominam, że to nie jest wykonaj jeżeli, tylko to jest R-uniform, czyli uzyskamy zbiór danych o jednorodnym rozkładzie. 1000 elementów i bardzo podobnie, to znaczy dokładnie tak samo, przygotujemy zbiór drugi. I wykreślmy te zbiory, czyli zróbmy plot. Zbiór 1 w kolorze czerwonym. Dodajmy także drugi zbiór w kolorze zielonym. Kolor musi być w cudzysłowie. Points. Naprawdę dzisiaj mam problem z liczbami mnogimi. Możemy ten wykres też narysować z liniami zamiast z punktami, czyli zrobimy type L. I taki sam parametr dodamy do drugiego polecenia. I wreszcie możemy wykonać połączony wykres, czyli wykreślić zbiór 1 od zbiór 2. Czyli x kontra y. Proszę zobaczyć, zbiór 1 jest na osi x, a zbiór 2 jest na osi y. I wykreślamy punkty dla odpowiadających elementów, czyli elementów o tych samych indeksach w obu zbiorach. To jest zbiór losowy, więc tu nie można się spodziewać jakichś nie wiadomo jakich ciekawych rzeczy. No ale sprawdźmy na przykład range, czyli zakres zmienności w zbiorze pierwszym. Wartość średnią w tym zbiorze. I medianę. To jest trochę powtórzenie wiadomości, ale zawsze się przyda. I dla drugiego zbioru możemy zrobić bardzo podobnie. Jak widać, te zbiory są dość podobne do siebie. A teraz posortujmy te zbiory. Czyli S zbiór 1 to jest posortowany zbiór pierwszy. I analogicznie S zbiór 2 to jest posortowany zbiór 2. I zróbmy taki wykres jeszcze raz, tylko dla posortowanych zbiorów, czyli wykreślmy obydwa zbiory na jednym wykresie. Punkty, nie linie. S zbiór 1 i S zbiór 2. Usuwam parametr L. Zbiory są teraz posortowane, więc oczywiście to są funkcje rosnące. Kolejna ciekawa funkcja, rs zbiór 1, uzyskamy wykorzystując funkcję ref s zbiór 1. I analogicznie dla drugiego zbioru. No i spróbujmy teraz wykreślić ten zbiór. Jak widać, funkcja ref odwraca kolejność w zbiorze. Dlatego dostaliśmy malejącą funkcję od indeksów. Możemy obliczyć także wariancję tych zbiorów. Ona oczywiście nie powinna zależeć od tego, czy jest zbiór posortowany, czy ma odwróconą wartość. Zawsze powinna być taka sama. Możemy ją porównać z wariancją drugiego zbioru. Ona nie powinna być różna, ponieważ była losowana w podobny sposób. Nie powinna być bardzo różna, ponieważ była losowana w podobny sposób. A pierwiastkiem wariancji jest odchylenie standardowe, które jest o tyle ciekawsze, że można porównywać go z wartością średnią. Jest w tych samych jednostkach co wartość średnia. Wariancja jest kwadratem, czyli ma inne jednostki niż wartość podstawowa.
No i możemy sprawdzić dla drugiego wzoru. Możemy też policzyć kwantylę. Czyli, i to też mówiąc trochę w cudzysłowie, odchylenia standardowe dla mediany. Czyli dla wartości, dla których wszystkie elementy są powyżej, czyli minimalna wartość, 25% elementów jest poniżej, 50% jest poniżej, 75% i 100% jest poniżej. To jest tych 5 kwantyli podstawowych, czyli mediana to jest wartość dla 50%, minimum, maksimum dla 0 i 100. I drugi i czwarty kwantyl to są wartości dla 25% i 75%. No i zwieńczeniem tych rozważań o dwóch zbiorach będzie policzenie korelacji między tymi zbiorami. Jeżeli to by były zbiory z elementami, które są jakoś powiązane, na przykład w zbiorze pierwszym jest wzrost ojców, a w zbiorze drugim jest wzrost synów. I chcemy sprawdzić, czy wzrosty w parach są skorelowane. Czyli chcemy wiedzieć, czy jest jakaś relacja między tymi dwoma zbiorami wartości. To możemy policzyć jedną z trzech standardowych korelacji, czyli korelację według wzoru podanego przez Pearsona, Spearmana albo Kendalla. Do wszystkich trzech używamy funkcji COR, podając jedynie różne metody, które służą do obliczania korelacji. Domyślną i najbardziej popularną jest korelacja Pearsona. Wynik, jaki otrzymujemy w wyniku użycia funkcji COR, to jest współczynnik korelacji, w tym przypadku współczynnik korelacji Pearsona. Może mieć wartości od 0 do 1. 0 oznacza, że dwa zbiory są zupełnie nieskorelowane, a 1 oznacza, że są całkowicie skorelowane. Jeżeli przejdziemy do Wikipedii, to znajdziemy tam dobry wykres, który pokazuje. To jest korelacja pełna. To też jest korelacja pełna, ale odwrotna, czyli dla dużych wartości odpowiednie są małe wartości w drugim zbiorze i odwrotnie. I proszę zobaczyć, że im mniejsza wartość korelacji, tym mniej wyraźna jest jakaś zależność. No przy 0 nie ma zupełnie tej zależności. Przy 0,8 to jest taka wydłużona chmura. Natomiast proszę uważać, bo brak korelacji nie oznacza, że nie ma żadnej zależności. To oznacza tylko tyle, mówię o dolnej części tego rysunku. To oznacza tylko tyle, że ta zależność nie jest liniowa. Natomiast jeżeli zależność jest liniowa, mówię teraz o środkowym wierszu, to korelacja będzie pokazywała wartość 1 lub minus 1 bez względu na nachylenie tej krzywej. Wróćmy do naszych zbiorów i spróbujmy sprawdzić korelację zbioru pierwszego, który jest, jak pamiętają Państwo, zupełnie nieuporządkowany, z posortowanym zbiorem, czyli z tym, w którym wartości są ułożone po kolei. Korelacja także będzie bliska zeru, no bo zbiór x-ów jest nadal całkowicie nieuporządkowany. A spróbujmy teraz sprawdzić korelację zbiorów S zbiór 1 i S zbiór 2. Uzyskujemy niemal pełną korelację. Ona nie jest dokładnie jedynką, ponieważ nie wszystkie wartości występują w obu zbiorach. No dobrze, a sprawdźmy z odwróconym zbiorem 2. Powinniśmy dostać antykorelację. I rzeczywiście, wartość ujemna i bliska jedynki. Jeżeli odwrócimy także drugi zbiór, to korelacja będzie już dodatnia. No i jeżeli wynikiem będzie nieuporządkowany zbiór, to ponownie dostaniemy coś bliskiego zeru. To jest korelacja Pearsona. Jeżeli chcemy zmienić sposób obliczania korelacji, to musimy podać łańcuch, który określa inne sposoby, czyli na przykład Spearman. Ale wyniki oczywiście będą bardzo podobne. Zacznijmy od zbioru nieskorelowanego. Ach, oczywiście nie po polsku, tylko po angielsku. Tak jest. Sprawdźmy dla skorelowanego. Dostaliśmy tym razem naprawdę jedynkę. I dla antyskorelowanego. No i to samo możemy powtórzyć jeszcze dla Kendalla.
No dobrze, a spróbujmy teraz, wrócę do Pearsona, spróbujmy do zbioru pierwszego dodać jeszcze jeden element, czyli na 1001 pozycji powiemy, że chcemy mieć wartość 3. I spróbujmy skorelować te dwa zbiory. Pojawi się komunikat mówiący, że dwa zbiory nie mają takiego samego wymiaru. Rzeczywiście do obliczania korelacji musimy mieć zbiory o takich samych liczebnościach. Zbiór jednorodny nie jest oczywiście najciekawszy. Spróbujmy powtórzyć nasze rozważania dla zbioru z rozkładem normalnym, czyli gaussowskim. Zobaczmy, jaki jest wykres w tym przypadku. Tu niewiele widać, ale wokół zera jest najwięcej punktów. Ja usunę linię, to będzie to widać lepiej. Najwięcej punktów jest wokół zera, a najmniej na skrzydłach, czyli dla wartości od minus 2 do minus 3 i z drugiej strony. Zobaczmy zależność między tymi punktami. Tu też widać, że w tym kierunku w osi X, wzdłuż osi X mamy rozkład normalny, podobnie wzdłuż osi Y i najwięcej, najgęstsza chmura jest w okolicach punktu 0,0, czyli wokół początku układów współrzędnych. Ale posortujmy te zbiory. Możemy policzyć oczywiście wartości, czyli wartość średnia powinna być bliska 0 i rzeczywiście jest. Zakres od minus 3 do 3. I mediana też w pobliżu zera. Podobnie dla drugiego zbioru. Posortujmy zbiory i zróbmy jeszcze raz wykres. Widać, że nie jest to już zależność liniowa. Możemy oczywiście zbiory odwrócić. Jeszcze raz zrobić wykres, ale to już nie jest zaskakujące. I zobaczmy, jak wyglądają histogramy obu wykresów. Oczywiście oba rozkłady powinny być podobne. Mają te same parametry i losujemy 1000 elementów w tym samym zakresie. Idźmy wobec tego dalej. I sprawdźmy wariancję w obu zbiorach. Równa jest mniej więcej jedności. I podobnie będzie z odchyleniem standardowym. Natomiast w tym przypadku, w przypadku zbioru normalnego, dobrze jest sprawdzić, czy dane są w rozkładzie normalnym. Możemy wykonać test Shapiro. Shapiro-Wilka dokładnie. Dla zbioru pierwszego. Jeżeli wartość P jest większa niż 0,05, to znaczy, że obalona została hipoteza, że rozkład nie jest normalny. W tym przypadku, jak widać, to jest rozkład normalny. I powtórzmy to dla drugiego zbioru. On również jest rozkładem normalnym. Możemy także wykonać test T. Jak rozumieć uzyskane wyniki? Test T studenta sprawdza, czy zbiór danych, który podaliśmy, ma założoną przez nas średnią. W tym przypadku sprawdzamy, czy ten zbiór ma średnią równą 0. Warunkiem do stosowania testu T studenta jest to, że liczebność jest przynajmniej 30 i że rozkład jest normalny w podanym zbiorze danych. Więc naszą hipotezą jest, że wartości w zbiorze zbiór 1 mają średnią równą 0. Wartość T widoczna na wydruku to różnica tej średniej teoretycznej założonej i tej średniej, która jest obliczona na podstawie zbioru, podzielone przez odchylenie standardowe tego zbioru, zbiór 1. Więc ta wartość będzie tym mniejsza, im wartość obliczona jest bliższa temu, co założyliśmy, czyli hipoteza jest bardziej, w cudzysłowie, spełniona, ale z uwzględnieniem odchylenia standardowego, czyli rozrzutu wartości. Wartość DF, czyli stopnie swobody, liczba stopni swobody, to w naszym przypadku liczba elementów w zbiorze minus 1, a najważniejszą wartością jest p-value, czyli wartość prawdopodobieństwa, że wartość zerowa, czyli ta nasza teoretyczna średnia, mieści się w przedziale obejmującym 95% wartości. Wartość większa niż 0,05 oznacza, że hipoteza jest potwierdzona i rzeczywiście wartość średnia zbioru zbiór 1 jest równa 0.
Czyli powtórzmy, test T studenta, w tym przypadku dla jednej próby z rozkładem normalnym, sprawdza, czy zbiór 1 pochodzi z większej próby o rozkładzie normalnej od średniej równej 0. A co możemy zrobić, gdy zbiór 1 nie ma rozkładu normalnego? Wówczas można zastosować test Wilcoxa. Podajemy znowu jako argument zbiór 1 i otrzymujemy, no pamiętajmy, że ten zbiór ma rozkład normalny, ale otrzymujemy tym razem p-value równą 80%. Oba testy możemy oczywiście powtórzyć dla zbioru drugiego, ale ponieważ one są podobne, to otrzymamy podobne wartości. Chociaż jak widać, wartości p dla zbioru drugiego są znacząco mniejsze. Jeżeli mamy dwa zbiory danych, tak jak jest w tym przypadku, możemy spytać na przykład, czy wariancje tych dwóch zbiorów są podobne. A dokładnie, czy stosunek tych wariancji, czyli kwadratu odchylenia standardowego, jest w przybliżeniu równy 1. Do tego służy funkcja var_test i argumentami są te dwa zbiory danych, czyli zbiór 1 i zbiór 2. I wynik jest taki, że z prawdopodobieństwem 43% wariancje tych zbiorów, zbiór 1 i zbiór 2, są równe 1. To jest nasza hipoteza, którą tutaj przyjmujemy. Co dalej? Możemy zrobić test T studenta dla dwóch prób, czyli dla dwóch zbiorów danych. Odwrotnie. Test T test. Co wówczas uzyskujemy? Wówczas sprawdzamy, czy wartość średnia w pierwszym i drugim zbiorze jest sobie równa i z jakim prawdopodobieństwem. Te dwa rozkłady mają taką samą wartość średnią z prawdopodobieństwem 49%. Czyli, że różnica rozkładów, różnica średnich tych rozkładów jest równa 0 i ta hipoteza jest potwierdzona z prawdopodobieństwem 49%. Czyli var_test, funkcja var_test służy do porównania wariancji, a t_test do porównywania średnich. Oczywiście za tymi funkcjami stoi cała statystyka. Ja tu pokazuję te funkcje tak naprawdę naskórkowo, nie wgłębiając się w te wszystkie wartości, które widać i w szczególności nie wymieniając wszystkich warunków stosowania tych testów. Ale też na tym kursie nie uczymy się te statystyki, tylko uczymy się języka R, więc czuję się nieco usprawiedliwiony w tym pobieżnym omawianiu funkcji statystycznych. No i tak jak poprzednio, możemy obliczyć kwantyle oczywiście i możemy policzyć korelację zbiorów. Te dwa zbiory z rozkładem normalnych mają korelację równą 0. Jeżeli są posortowane, to oczywiście korelacja będzie znacznie większa, a jeżeli jeden z nich jest odwrócony, to korelacja będzie ujemna.